Moim gościem jest ksiądz kardynał Grzegorz Ryś. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I teraz była chwila ciszy. Cisza w radiu jest nieznośna. A w życiu? W życiu jest konieczna. Do czego? Do słuchania. Ale czego możemy słuchać? W tej ciszy. No, oczywiście, najprościej by mi było powiedzieć, że Pana Boga, no to najprostsze, tak powinienem powiedzieć. I. Nie chcę też mówić, że, że to nieprawda. Sam zaczynam dzień od godziny ciszy. Więc tak. No chyba też ważne jest, by czasem usłyszeć samego siebie, to znaczy ten głos, który jest wewnątrz, który się nazywa sumienie. O, o, o którym nieraz ludzie mówią, że mamy je czyste, bo go nie używamy, więc jednak warto go używać. I ono czasami krzyczy, ale nawet jak krzyczy, to my jesteśmy w stanie je zagłuszyć, nawet pobożnie. Więc warto dać mu mówić, no, tego się nie da inaczej usłyszeć, jak w ciszy. Poza tym, ja wiem, może najpierw bym powiedział może jeszcze coś zupełnie innego, nie tak poważnego Z lat seminaryjnych pamiętam tak zwane dni skupienia wszyscyśmy na nie bardzo czekali dlatego że kiedy się żyje tak jak ja żyłem w gronie 400 kleryków w seminarium to tak naprawdę nigdy nie ma ciszy jak się mieszka 12 w pokoju to wystarczy że jeden się odezwie i już jest posprzątane i myśmy tęsknili za tymi dniami skupienia, żeby wreszcie ktoś, żeby wreszcie przestali do mnie gadać. I żebym mógł pobyć no, w jakiejś też prywatności. No, na, na jakimś odosobnieniu, tak? takim, który. Ono nie jest możliwe fizycznie, no, bo tak człowiek jest nas obok siebie tych 400 ludzi, ale wtedy, kiedy wreszcie. Każdy zamilknie, no to mogę pobyć sam ze sobą i e, zadać sobie takie pytania, które dla mnie osobiście są ważne. E, no tak, myślę, że to jest takie pierwsze doświadczenie wartości ciszy, że bar bardzo cieszyliśmy się. Przynajmniej nie mogę mówić za wszystkich kolegów, ale za siebie na pewno. Bardzośmy się cieszyli z takich momentów, takich całych dni ciszy. To było jakiś czas temu, parę lat. Teraz się troszkę czasy zmieniły w tym sensie, że tej ciszy w takim codziennym życiu jest jeszcze mniej, bo cały czas coś hałasuje, cały czas coś się dzieje, cały czas coś robimy. No, ale chyba jednak ciągle jeszcze można gdzieś uciec. No, choć ja się zgodzę, że, że tych miast ucieczki jest coraz mniej. Nie, pamiętam z jakim zdumieniem reagowałem na widok y, młodych ludzi ze słuchawkami na uszach w bieszczadach. Muszę powiedzieć, że to, to był dla mnie wstrząs. Może że, uszy im marzły? Nie, bo to środek lata był, więc y, ta, ta potrzeba huku w, w uszach, właśnie w takich okolicznościach, no, muszę powiedzieć, że mnie bardzo zdumiewała. I, I zastanawiam się, ile tracą, tak? Znaczy, że nie, nie, nie usłyszą tego świata dookoła, którym tam są te góry i las, i ptaki, i, i to wszystko, co tam wyśpiewuje swoje własne melodie. No i to jest duża frajda posłuchać. Posłuchać tego, co jest wtedy, kiedy jest cisza. Tak, tak. A jak, jaką rolę odgrywa cisza podczas liturgii? Bo jednak liturgia to cały czas jest akcja. To bym powiedział, niedocenioną. I dlatego chciałem porozmawiać, bo wydaje mi się, że dla księdza kardynała te momenty ciszy są bardzo istotne. Są. Ja pamiętam taki moment jeszcze w moich dawnych czasach krakowskich i to jeszcze za księdza kardynała Macharskiego, kiedy ksiądz kardynał napisał list o przeżywaniu Eucharystii i prosił, w takiej w tej najbardziej konkretnej części listu prosił o to, żeby zachowywać momenty ciszy w czasie liturgii i żeby to zwłaszcza był moment ciszy po Komunii Świętej. Bardzo o to prosił. Myśmy byli nawet tacy zdumieni, pamiętam tym listem księża, że w tej całej wielkiej rzeczywistości msza Święta Eucharystia jak, jak ją przeżywać, i tak dalej. Karnał wyciągnął taki, wydawało się, drobiazg, prosząc tylko o to jedno. Tak? znaczy Dajmy sobie we wszystkich naszych kościołach, w czasie wszystkich celebracji Mszy Świętej, choćby dwie minuty ciszy po Komunii Świętej. Nam się to wydawało, że to jest taki program minimum. Okazało się, że to jest program maksimum i nie do osiągnięcia. Znaczy. A... Zawsze jak już miała być ta cisza, to jak organista nie, 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 nie mógł już śpiewać, to przynajmniej musiał podgrywać. I, i, y, tak, znaczy wydaje się, że, że ta cisza jest y, w dla niektórych nie do uniesienia. Był taki. Ja już tego nie pamiętam. Y, nie pamiętam nawet okazji. Myślę, że to niestety COVID mi to pozasłaniał w głowie, ale. Y, też jeszcze w tamtych czasach. Była taka procesja pokutna za grzechy księży. Karno Macharski nas zaprosił na taką procesję, która zaczynała się w katedrze i miała się kończyć w kościele Mariackim, więc trzeba było przejść ulicą Grodzką 20 minut, bo to nie był bieg, to nie był maraton, tylko przejście. I, i założenia były takie, że, że Będziemy szli w ciszy i to będzie bardzo mocny znak, najpierw dla nas, ale też dla wszystkich patrzących z boku. Ale okazało się, że jeszcze nie zeszliśmy ze wzgórza wawelskiego, jak ktoś już zaczął różaniec w tej grupie. I jakby... Musieliśmy coś mówić, musieliśmy coś robić. To jest kłopot, to, to jest szkopu. Tak, liturgia jest akcją, ale nie ma być bezmyślną akcją. I liturgia jest przede wszystkim akcją Pana Jezusa. I teraz oznacza to, że trzeba te, to, co Jezus czyni i co mówi, i co czyni, przyjąć. No, a żeby to uczynić naprawdę, no to potrzeba skupienia, zwykłego skupienia z naszej strony. Ja odnoszę wrażenie, że ksiądz Kardynał. Poprzez ciszę, która jest taka ponadstandardowa w czasie celebracji Mszy Świętej, podkreśla pewne rzeczy. Na samym początku, kiedy tutaj przyszedł arcybiskup Ryś i został metropolitą, to takim bardzo mocnym znakiem była ta cisza po modlitwie o jedność Kościoła. A od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie to pojawił się ten drugi moment, kiedy jest modlitwa o pokój. Tak, bo liturgia jest przeżywana tu i teraz. tak. I... I ja odprawiałem przeświętą na grobie Jana Pawła II wtedy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Następnego dnia, akurat był czwartek, jedna z tych przy świętych czwartkowych. Ksiądz Karnał Ukraiński mnie poprosił, żeby przewodniczyć tej Eucharystii, i wtedy odkryłem to słowo w samej modlitwie Eucharystycznej. I ono mnie wtedy uderzyło, i ja wtedy zamilkłem rzeczywiście. I od tej pory zapraszam do takiego doświadczenia wszystkich, którzy uczestniczą w Eucharystii. Oczywiście czekając na ten moment, kiedy będziemy mogli w tym miejscu się uśmiechnąć, a nie opłakiwać kolejne ofiary, których nie brakuje. Zresztą, oczywiście myślimy o tej wojnie, bo jest nam najbliższa, natomiast wojen się toczy w tej chwili 60 na świecie. I... Ojciec Święty Franciszek mówi o tym, że właściwie trwa trzecia wojna światowa w kawałkach. No to ta modlitwa o pokój jest niesłychanie istotna. A ja się boję, że bez tej ciszy w Eucharystii, tam właśnie, gdzie ten pok to słowo pokój wybrzmiewa, my się po prostu wcześniej czy później przyzwyczajmy do tego, co się dzieje. I to, to jest bardzo niedobre. I jeśli ta cisza może kogoś wybić z takiego przyzwyczajenia, to ja się cieszę. Często widać też kardynała, rysia, który przed mszą wchodzi w okolicę ołtarza i modli się. Czy to jest jakaś wskazówka dla innych, także dla, dla wiernych, bo znowu często nawet na niedzielną muszę świętą przybiegamy, wchodzimy i kiedy wchodzimy, to już jest śpiew. Nie ma ciszy. Da się odnaleźć ciszę w tych okolicach mszy świętej, bo no, no jest akcja liturgiczna, wiadomo, że tam tej ciszy nie ma aż tak wiele. To jest bardzo ważne. Na to kiedyś mnie zwrócił uwagę taki człowiek, asystent z Politechniki Krakowskiej, u którego brałem lekcje rysunku w czasach, kiedy jeszcze myślałem, że pójdę na architekturę. I on mi pokazywał mądrość średniowiecznych, którzy zawsze jakby budowali kościół. Uzwieńczenia jakiejś drogi. I miał slajdy, pokazywał to z wielką radością, że jak człowiek średniowieczny szedł na Eucharystię, to szedł jakiś czas, mając ten kościół przed oczami. Właściwie wiedział, że się do niego zbliża. Natomiast człowiek dzisiejszy zrezygnował z takiej lekcji i bardzo często właśnie gdzieś tam wskakuje. W ostatniej chwili na te liturgie nie ma tego przygotowania po drodze. No i no to po ludzku rzecz biorąc, najprościej jest kłopot, bo zanim się zdąży skupić, zakładam, że każdy chce się skupić, że chce przeżyć, że chce przeżyć Eucharystię w sposób świadomy, no to może się okazać, że już Ewangelia przebiegła. Nie? Zanim negasił swoje emocje myśli, z którymi jeszcze mocował się na zewnątrz Kościoła. Muszę powiedzieć, że mam w głowie taki bezcenny przykład mojej babci, która miała zegarek przesunięty o 15 minut do przodu. I, i, i to było wyłącznie z racji na niedzielną Eucharystię. Znaczy Chciała być w kościele trochę wcześniej, żeby nie przychodzić na ostatnią chwilę, przesunęła sobie ten zegarek o 15 minut. I to jej dawało właśnie taki margines czasu na to, żeby się wyciszyć. Skupić, uświadomić sobie właściwie, gdzie jestem, po co, dlaczego, z kim mam się spotkać. No to są istotne wymiary przeżycia mszy świętej. Czyli powinniśmy tej ciszy szukać, a w relacjach z innymi ludźmi ta cisza może być czymś złym. Mówi się nawet o tym, że ktoś nienawistnie milczał. <grystanie> tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale że. Cisza, taka budująca, właściwa, piękna, jest możliwa między przyjaciółmi. Ludźmi, którzy są jakoś sobie bliscy, oni nie muszą zagadywać spotkania. Tak, mogę z kimś po prostu usiąść i pomilczeć. To jest lekcja przyjaciół Hioba. Jak przyszli do Hioba, to. Pierwsze kilka dni po prostu milczeli, siedzieli obok Niego i milczeli. Potem się niestety odezwali, i to zrobił się z tego dramat. Bo to, co mówili, było gdzieś kompletnie obok prawdy o Bogu, o człowieku, o cierpieniu. Natomiast to milczenie było bardzo piękne, znaczy zachowywali się jak prawdziwi przyjaciele. I, i można z przyjacielem milczeć. To nie ma nic wspólnego z tym, co by można było nazwać cichymi dniami, nie? kiedy chcę przez milczenie kogoś ukarać. I ktoś czeka na moje słowo, ale ja oczywiście się nie odezwę, bo on musi wiedzieć, co, zło, co zrobił i, i że teraz to musi poczekać, aż usłyszy ode mnie jakiekolwiek słowo. No, ale to nie ma nic wspólnego z ciszą, podejrzewam, bo to ten, który się tak zachowuje, sam ma w sobie wiele słów, których może lepiej, żeby nie wypowiedział. Ale czasem chyba też jest tak, że cisza w takiej relacji jest niechęcią do słuchania. Na przykład zapada cisza po usłyszeniu trudnych słów, i ta cisza jest takim murem, to znaczy. To no, może być, nie musi być. To są pewnie już konkretne sytuacje. No, może być tak, że człowiek usłyszał taką prawdę, po której trudno mu powiedzieć cokolwiek. Tak. No. Może być też, że słyszę prawdę, która mnie jakoś totalnie przerasta, i... albo przerasta na ten moment chociaż możliwości mojej reakcji. Nie? Może powinna być reakcja z mojej strony nie wiem choćby najprostsza, typu przepraszam, ale niekoniecznie zawsze od razu jestem na nią też gotowy to no my, myślę, że to, to za dużo gdybania, to są bardzo indywidualne sytuacje. Jeśli rozmawiamy w okolicach triduum paschalnego, niedzieli zmartwychwstania, okresu wielkanocnego, to tutaj ta cisza ma zdecydowanie większy Także liturgiczny wymiar niż w ciągu takim zwykłym, co niedzielnej mszy świętej obecności w kościele mszy poza tym czasem. No Podczas Triduum to najtrudniejsza jest cisza wielkiej soboty. To niewątpliwie. Czasami to widać że jak ona jest trudna, bo w wielu parafiach jakby skraca się tę wielką sobotę i i zaczynamy liturgię odprawiać gdzieś tam o godzinie 17 albo 18, a ona ma być z definicji liturgią nocną. I, i, no ale wytrzymać w tej ciszy i w, te, w takim nic nierobieniu okazuje się dla człowieka trudne, no bo właśnie człowiek się musi zmierzyć z takimi sytuacjami, wobec których jest jakoś bezradny. Mnie to kiedyś najprościej tłumaczył mądry ksiądz, mówiąc, że jak jesteś w grobie, tak jak Chrystus w sobotę wielką, to nie możesz nic z tym zrobić. Musisz doczekać, aż ktoś przyjdzie i otworzy te trumnę. Ja sam z niej nie wyjdziesz. No, to znaczy ta cisza jest czekaniem. No i to czekanie czasami bywa. Z z za trudno. Już co, coś bym chciał zrobić, a tu nic nie możesz zrobić, tylko musisz poczekać. No albo światło już dogasa, za mało oliwy. Też chociaż ja myślę, że tu chodzi o to, co, co w takim doświadczeniu mistycznym. Jan Odkrzyża czy Teresa Wielka nazywają nocą bierną. Jest noc czynna i jest noc bierna. Noc czyna to jest taka, kiedy... Ode mnie coś zależy, tak? Ja wchodzę w jakiś rodzaj ascezy, rezygnacji, odosobnienia, umartwienia i to jest ważne. Natomiast istotny rozwój odbywa się w, w takim momencie, kiedy dochodzę do, do nocy biernej. To znaczy, to nie, nie ja podnoszę się o ten kolejny etap, tylko jest Pan, który mnie oczyszcza, i ja się muszę temu poddać. No i ta bierność nie zawsze jest łatwa. Tak jak ktoś by powiedział pasywność. No nie jest pasywność, bo to jest umiejętność przyjmowania. Więc ta cisza wielkiej soboty jest ogromnie ważna. Nieraz to, bo nie chodzi tylko o to, żeby nic nie robić i się nie wiem się drzemnąć tak? Ta, ta cisza jest oczekiwaniem. Nieraz. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy gdzieś doszli w jakiejś sytuacji życiowej do jakiejś ściany i właśnie nie mogą już nic zrobić oprócz poczekania, to mówię im o wielkiej sobocie i, i, i widzę, jakie to wrażenie robi na ludziach, jak przynosi nadzieję na naraz, nie? że nie, jest moment, kiedy ktoś, ktoś przyjdzie i odwali ten kamień. Tylko tak masz poczucie, że nie, nie jesteś w stanie sam go odsunąć. Ale ale Pan jest wierny i odsunie ten kamień. Uczniowie idący do Emaus w zasadzie uciekający z Jerozolimy, też chyba za bardzo gadatliwi nie byli. Gadali, gadali. Tam jest nawet takie słowo cho homilein. Bardzo mnie ucieszyło, jak ja zobaczyłem w greckim tekście. Prawili sobie homilie nawzajem. <noise> Żartuję, ale jednak coś na rzeczy jest. Tak? Znaczy, no opowiadali o tym wszystkim, co się wydarzyło. tak? Opowiadali z, no. To co przeżyli gdzieś jakoś głęboko dotyczyło, więc. Zagadywali. Nie, no, może troszkę. Choć ja nie chcę ich sponiewierać, bo po pierwsze to są uczciowie Pana Jezusa. Po drugie nie chcę się stawiać w roli takiego sędziego. Mieli gdzieś, no tak zwykle tłumaczymy te Ewangelię, mieli jakieś potężne poczucie zawodu i chcieli je też wypowiedzieć do siebie, że gdzieś mogło być inaczej, miało być inaczej. Jednak się wykazali umiejętnością słuchania. Kiedy Jezus zaczął do nich mówić, prze przestawili się z tego mówienia na słuchanie. I to było to, co ostatecznie ich ocaliło. A czy Kościół y, dzisiaj, y, oskarżany o różne rzeczy, o wiele rzeczy, także o, y, no, o grzech pedofilii, czy w, y, właśnie ciszy związanej z grzechem pedofilii, y, w, nauczył się słuchać? Nie wiem, czy się nauczył. To by było takie bardzo proste tak lub nie. Ja tego jestem wręcz pewien, że jesteśmy w innym miejscu niż byliśmy lat temu 10 czy 20, także w odniesieniu do tego oskarżenia. Także przede wszystkim w odniesieniu do osób, które są poszkodowane. Bo ta wrażliwość naprawdę jest inna. I ja nie, myślę, że pytanie nie zmierza do tego, żebyśmy policzyli te procenty. w jak dalece to się zmienia, nie o to chodzi. Natomiast to, że się zmienia, ja nie mam wątpliwości. Przy takich sprawach jest umiejętnością nie tylko na głos mówić, umiejętnością jest też milczeć. Czyli na przykład dobrze jest mówić wtedy, kiedy wszystko zostało w sprawie ustalone, zdecydowane i jest klarowne. Natomiast tak, nieraz jest, nieraz przepraszam, niektórzy dziennikarze mają pretensję, że nie od razu wszystko idzie do mediów. No, poczekajmy, niech się skończy choćby proces, żebyśmy mieli. Pewność, człowiek też ma prawo do dobrego imienia, które jest nie do odbudowania po tym, jak, jak zostanie publicznie oskarżony. Tam, gdzie trzeba, absolutna jawność, tam, gdzie i, i tu nie ma dyskusji. Natomiast dokąd, dokąd się dzieją procedury, one muszą być zastosowane. Tak, nie, nie. Bo inaczej mamy nadużycie kolejne, tak? brak reakcji. Nie jest odsunięty ksiądz na przykład od pracy, a powinien. Więc procedury muszą być zastosowane. Czy one od razu muszą być nagłośnione i upublicznione? Nie. Myślę, że powinny być wtedy, kiedy zapada wyrok. Oczywiście człowiek poszkodowany ma zawsze prawo do wiedzy. I tutaj milczenie ze strony biskupa jest czymś nieprzyzwoitym. Człowiek poszkodowany ma prawo się dowiedzieć. Ale czy od razu ma się o tym dowiedzieć cały świat? Nie, nie, nie jestem przekonany. Więc pewnie jest potrzebne jedno i drugie. Tak? Znaczy, trzeba wyraźnie mówić wtedy, kiedy po pierwsze mamy wiedzę i, i ona po, po powinna być wiedzą publiczną, a nie sekretną. Ale też trzeba umieć milczeć w takim. Po szanowaniu dla czyjegoś dobrego imienia, dokąd nie ma zakończonych procedur i procesu i wyroku. Dziękuję za rozmowę o, o ciszy. Ja przyznam, że dla mnie właśnie każdy ten moment liturgii, kiedy słyszę ciszę, tę ciszę taką ponad jest bardzo ważny. Bo rzeczywiście to jest kwestia takiej konkretnej relacji, wskazującej. Ja się wtedy uczę za każdym razem podczas mszy. Ja też próbuję.